teraz już nie sportowych, ale związanych z tajemną, z wiedzą tajemną, ze szkołą tajemną, czyli to, co gdzieś tam zaczynam mówić o tajemnicy wibrującej ręki czy wibrującej dłoni. O, pięknie mi słoneczko wyszło, czyli słoneczko mnie lubi, dobrze mówię, mam nadzieję, więc zrobiło mi się bardzo ciepło, to jest bardzo fajne, korzystam z tego, że mam teraz promienie słoneczne i to jest właśnie medytacja uważności. Odczuwam przyjemność, w jaki sposób ośrodek przyjemności, bo w tej chwili ciało migdałowate moje jest uspokojone poprzez to, że mam nad tym kontrolę. Nie jestem w stanie wiele funkcji u nas zmienić, ale możemy wiele funkcji po prostu uspokoić. I tutaj głównie nam chodzi o te emocje, żeby to się tak mówi, że bardzo często popadamy w jakieś tam irytacje, nerwowość, działają emocje może nie tak jak powinny, więc tutaj jest ta teraz u mnie ten ośrodek przyjemności, słoneczko. Wracając do tego, ja cały czas delikatnie podchodzę do tematu, bo to nie jest tak, że coś się napisze, powie i o to jest wielki mistrz, a on tam cuda umie. Nie, nad tym się pracuje całe życie. Jest to właśnie związane z tym, co ja mówię. Ja cały czas wam mówię o tym, na czym to polega, a wy, załóżmy, słuchacie i mówicie, no taki temat, każe tam machać rękami, nogami, tam robić skręty i tak dalej, ale cały czas to idzie właśnie w tym kierunku. To jest jak na zasadzie, że jest tafla wody, załóżmy ocean jest taflą i nagle te tsunami wzrasta, prawda, ona idzie. Idzie ta fala, aż robi się bardzo niebezpieczna i robi wielkie spustoszenie. To jest właśnie to, co jest u nas, ten spokój i w pewnym momencie potrafisz siłą możliwości naszego mózgu, autosugestii, tego nad czym pracujemy, biorąc pod uwagę nawet i medycynę chińską, gdzie mamy te kanały energetyczne, robisz z tego spokoju taką falę uderzeniową, która po prostu, ja to nazwałem, masz żelaznego człowieka i praktycznie on jest nie do pokonania, ale musisz znaleźć punkt, gdzie dotkniesz i ta energia przejdzie. No niestety wspomniałem i z tym się zgadzam akurat, że pewne takie działania związane z zabawami, energią, one na pewno nie wpływają pozytywnie na, jeśli chodzi o tkankę płucną. Tkanka płucna nie lubi wibracji jakiejkolwiek ludzka, więc tutaj zagrożenie jest bardzo duże. Jak również tutaj ciśnienie krwi, które jak wiecie z jakichś tam doniesień medycznych, to jest bardzo istotne, żeby nie było tam jakichś uszkodzeń tętnicy i tak dalej. Więc wszelkie uderzenia na głowę tego typu z energią są niebezpieczne. Mówiąc krótko, jest to w nas. Przypominam jeszcze Marka Aureliusza, zajrzyj w siebie. W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli potrafisz je odszukać. Czyli cały czas zaglądaj do siebie, szukaj tego źródła u siebie, a na pewno znajdziesz to, czego szukasz, co oczekujesz nie tylko od siebie, ale również i od twojej jedności z naturą, z rzeczywistością. Dobrze, tyle dzisiaj z teorii, terapii emocji. Przypominam, słuchajcie, zdecydowanie musisz sobie wmówić wręcz, czy to w tej medytacji uważności, czy autosugestią do swojej świadomości, spokój jest podstawą. Po to jest ten trening, który my wykonujemy sobie w bardzo bezpieczny sposób. Oczywiście bezpieczny, trzeba uważać, jeśli chodzi o siebie, dlatego że te naprężenia, które ja niekiedy pokazuję, jeżeli jest słabe serce, czy będą słabe tętnice, są bardzo niebezpieczne i może się coś nieprzyjemnego wydarzyć. Trzeba mieć na tym kontrolę, trzeba mieć tą inteligencję poznawczą, żeby wiedzieć, czy jestem w stanie. Oczywiście tutaj też nie ukrywam, w jakimś sensie ta kontrola musi być promedyczna, w sensie, że ciśnienie czy badania sportowe są okresowe i tak dalej, żeby to wszystko po prostu miało zawsze rację bytu, bo to jest bardzo istotne. No i z tego spokoju nagle...